Cześć, ja jestem Arek i chciałbym zaprosić Cię na kurs narzędzi programistycznych w kontekście języka Java, czyli narzędzi wbudowanych w zintegrowane środowiska deweloperskie, takie jak IntelliJ, Eclipse czy NetBeans, pozwalające na wytwarzanie kodu źródłowego w standardzie przemysłowym. Jest to niezwykle ważne, dlatego że wszystkie średnie i duże firmy bardzo cenią sobie takich pracowników, natomiast firmy korporacyjne uważają tę umiejętność za absolutne minimum. Tak więc niezależnie od tego, czy jesteś studentem, który planuje w najbliższym czasie rozpocząć karierę, czy może jesteś pracownikiem, który szuka dla siebie trochę lepszego miejsca, a może jesteś specjalistą, który chce podnieść swoje umiejętności, to ten kurs jest właśnie dla Ciebie i pozwoli Ci wykreować sylwetkę kompetentnego programisty. W tym szkoleniu przekrojowo poruszymy zagadnienia związane właśnie z wymienionymi środowiskami. Ja pokażę, w jaki sposób przygotować takie środowisko do pracy. Przejrzymy sobie jego interfejs, pokażemy najciekawsze miejsca w tym interfejsie oraz kilka właśnie funkcjonalności specyficznych dla danego środowiska. Poza tym pokażemy sobie zaawansowane techniki wytwarzania kodu, czyli ja pokażę, w jaki sposób zsynchronizować sobie środowisko deweloperskie z repozytorium zadań zdalnych, tak żebyś zawsze miał pełną informację o tym, co masz robić. Pokażemy sobie, w jaki sposób przeszukiwać kod w poszukiwaniu miejsc, które właśnie wymagają zmiany w kontekście zadania. Ja pokażę też, w jaki sposób debugować kod, czyli sprawdzać fragmenty kodu w poszukiwaniu błędów, tak żeby udawało nam się rozwiązywać problemy i sprawdzać stan aplikacji w zależności od tego, co napisaliśmy. Poza tym pokażemy też sobie, jak posprzątać kod po danych zmianach, czyli za pomocą refaktoru doprowadzić go do zadanych norm jakości oraz później jak podzielić się tym kodem z kolegami w pracy, czyli za pomocą systemu rozproszonej kontroli wersji Git. Pokażemy sobie większość codziennych rutyn potrzebnych właśnie do współdzielenia kodu. Tak więc jeżeli umiesz czytać kod javowy, znasz troszkę Javę, tak? To jest jedyne wymaganie, jakie stawiam przed Tobą, jeżeli chcesz rozpocząć ten kurs. Resztę nauczysz się właśnie tutaj i nauczysz się umiejętności, które pozwolą Ci dobrze panować nad własnymi narzędziami w pracy. No ale to jest chyba podstawa dla specjalisty, tak? Więc zapraszam Cię na ten kurs. Mam nadzieję, że widzimy się na pierwszej lekcji. Pozdrawiam.